kochani, cały sekret jest właśnie w tej słonimce. W tej chwili będę ją wysmażał, aż pojawi się tłuszcz. Aromat już jest cudny. Zaraz ją dodam. Nie dodam, przepraszam. Rzucę tutaj na to słoninkę wytopioną. Rzucę cebulkę i będę smażył do miękkości. I ta cebulka złapie teraz aromat tej słoniny i to wszystko upróżone trafi do wątróbki. Pamiętajcie jeszcze o jednym. Jak wątróbkę wysmażycie, zlejcie nadmiar oleju i na te wszystkie wysmażyny podlejcie wodą i zbierzcie wszystkie i wlejcie tutaj do wątróbki. Tak jak widzicie, tam już troszeczkę tej wody jest. Będzie bardzo nam potrzebne. Pamiętajcie o tym, żeby cebulę smażoną doprawić tak, jak Wy lubicie najbardziej. Kochani, jak wrzucicie tą cebulkę do garnka, to należy zrobić taki myk. Zobaczcie. Teraz cebulka połączyła się z tym osoczem, wątróbka też i wytworzy się taki cudowny sos. Przykrywamy to, kochani, i zostawiamy do całkowitej miękkości. Kochani, po 15 minutach słyszycie pięknie bulboczy. Zaraz Wam pokażę boski sosik. Kochani, sosik to taki, wiecie, żeby był gęściutki, cudowny tam pod spodem. O. Do tego ziemniaczki, chlebek lub frytki. Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Rozpuszcza się w buzi. Słodziutka. Cudowna. Kochani, skorzystajcie ze słoniny wędzonej bastionem smaku, a już nigdy inaczej nie zrobicie wątróbki drobiowej. Pozdrawiam. Cześć.